Dzień dobry, witam wszystkich. Mój wykład będzie o radonie, który jest wokół nas i ponieważ radon jest pierwiastkiem promieniotwórczym, więc będę mówił o promieniotwórczości, a jednocześnie spróbuję coś pokazać. Jeszcze tego nie podkręciłem, bo była sala zajęta, więc muszę zrobić mały test. Położyć na detektorze źródło radowe z tego samego radu, z którego Maria Curie odkryła. Działa. Wobec tego mam prawie wszystko gotowe. Proszę Państwa, promieniowanie, tutaj napisałem, że jest wokół nas, a mimo to jest to coś, czego nie widzimy. Przed chwilą Państwo słyszeli efekty wywołane przez promieniowanie. Dlaczego my tego nie widzimy? Warto zwrócić uwagę, że my jesteśmy takim średnim obiektem we wszechświecie. Mamy wzrost rzędu metra. Między 50 centymetrami, kiedy jesteśmy noworodkiem, a 2 metrami, kiedy jesteśmy siatkarzem albo koszykarzem. Czyli taki matematyczny zapis pozwala to zapisać jako 10 do potęgi zerowej, dlatego że 10 do zerowej to jest jedynka. Każda liczba podniesiona do potęgi zerowej jest jedynka. Atom jest dużo mniejszy. Jest mniejszy o 10 rzędów wielkości. Tak jakbyśmy podzielili jedynkę przez jedynkę z 10 zerami. 10 zer to jest 10 miliardów, czyli szczerze mówiąc atom, zwykle go tak rysujemy, to nie jest prawdziwy obraz atomu, ale tak narysowany atom ma rozmiar, że 10 miliardów razy mniejszy od nas. Trudno to sobie wyobrazić, ale rzeczywiście jest maleńki. Samo jądro, które tutaj jest narysowane jako widoczne, jest potwornie małe. Jest znowu o 4 rzędy wielkości mniejsze, czyli 4 rzędy to jest jedynka z 4 zerami, a zatem 10 tysięcy. Czyli ono jest 10, jądro jest 10 tysięcy razy mniejsze od tego atomu. Gdybyśmy sobie spróbowali wyobrazić atom jako stadion, to jądro byłoby potwornie malutkie, byłoby monetą 10-groszową na tym stadionie. Sam proton albo neutron w tym jądrze jest jeszcze 10 razy mniejszy, więc pojawia się 10 do minus 14. Bardzo maleńkie. I w tym protonie jeszcze są prawie bezwymiarowe kwarki, które w protonie jest ich 3, w neutronie też 3. Widzimy, że promieniowanie pochodzące z jądra atomowego musi być czymś dziwnym, czymś bardzo maleńkim, czego zobaczyć się nie uda. I my wiemy w tej chwili, że nigdy nie uda nam się zobaczyć tych cząstek elementarnych. Protonu, neutronu, elektronu, elektrony krążą wokół jądra atomowego. Ale możemy je zarejestrować i na przykład usłyszeć, albo zobaczyć te akty rejestracji na ekranie komputera. Odkrył to promieniowanie zupełnie przypadkowo Henri Becquerel, ten sympatyczny pan, który pojechał w 896 roku w lutym na wakacje w Alpy na narty. Bardzo pozytywne, bo pragnął odpocząć. I w szufladzie swojego biurka zostawił solę radu, to taki minerał,
i obok tych soli radu kupioną świeżo paczkę klisz fotograficznych. Okazało się, kiedy wrócił, że te klisze są zaczernione. Klisze powinno się zaczerniać dopiero w aparacie fotograficznym. A te klisze zrobiły się czarne. No więc sądził, że to studenci zrobili mu dowcip, pootwierali te opakowania, naświetlili, wystawili na słońce, wtedy żarówki były rzadkością, naświetlili i zostawili, robiąc dowcip profesorowi. Jedną z tych studentek była Maria Skłodowska, późniejsza Maria Curie. Maria nie chciała się przyznać, bo nic takiego nie zrobiła. Skoro Henri Becquerel uwierzył Marii i postanowił kupić nową paczkę i znowu położyć w tym miejscu. I ta nowa paczka znowu się zaczerniła. Okazało się, że te sole radu, ten minerał, emituje promieniowanie, które zaczernia klisze fotograficzne, nawet jeżeli one są opakowane w czarnym papierze. I to było odkrycie, którego w pełni dokonała właśnie Maria Curie ze swoim mężem Piotrem, a tylko dlatego, że brat Piotra był inżynierem i z takiego stołka laboratoryjnego, jak widzimy, taboretu laboratoryjnego, skonstruował urządzenie do mierzenia bardzo małych prądów. Okazało się, że jeżeli Maria tutaj włożyła ten minerał, tę solę radu, to nagle w tym obszarze pojawiało się przewodnictwo. Curie to oszklił ładnie, żeby nie było zakłóceń żadnych, i mierzył te prądy. Okazało się, że im więcej tych soli radu, tym więcej prądu, tym większy prąd. W ten sposób Maria odkryła potem, że nie tylko sole radu, sole uranu wykazują taką zdolność, ale jeżeli się wyekstrahuje sam rad, to ten rad jest jeszcze bardziej promieniotwórczy. Uran też jest bardziej promieniotwórczy niż te sole. Czyli udało się jej odkryć, że to elementarne pierwiastki są źródłem tego dziwnego promieniowania, które zaczernia klisze fotograficzne. W kolejnym roku odkryto elektron w bardzo prostym eksperymencie w takiej rurce, gdzie było rozrzedzone powietrze. Okazało się, że jeżeli się przyłożyło źródło napięcia ze zwykłej baterii, ale takiej baterii, która dawała 100 V, nie z takiej 1,5 V z paluszka, który w tej chwili można kupić w każdym kiosku, tylko z dużej baterii. Okazało się, że tutaj pojawiło się takie świecenie w środku, jak na tym rysunku. I to świecenie, jak się okazuje, ja wyłączę ten straszny dźwięk, to świecenie to miało bardzo dziwne własności, bo ono okazało się też było emitowało dziwne promieniowanie, które na zewnątrz zaczerniało również klisze fotograficzne. To było coś, co my dzisiaj nazywamy promieniowaniem rentgenowskim. I zostało później zbadane, odkryte przez rentgena, ale to coś, co tutaj widzimy, to jest wiązka elektronów, czyli tych malutkich obiektów, które krążą w atomie wokół jądra atomowego. Także po kolei, jak widać, odkrywaliśmy powoli wszystkie rzeczy. Ci dwaj panowie, Geiger i Marsden, pracując razem z Rutherfordem, odkryli jądro atomowe w bardzo prosty sposób. Bombardowali folię złotą. Jeżeli sobie wyobrazić, że w folii złotej są atomy, tutaj zaznaczone na czerwono, to jeżeli cząstka alfa trafiła w taki atom, ona powinna przelecieć przez ten atom, bo ten atom jest potwornie pusty. Tam są elektrony bardzo lekkie,
i w środku jądro, w które bardzo trudno trafić. To my wiemy dzisiaj, że tak jest, ale wtedy tak sobie nie wyobrażano. Wyobrażano sobie, że tam są ładunki dodatnie i ujemne, takie, że powinny przepuszczać to wszystko na zewnątrz. To jest podobny eksperyment, jak eksperyment, gdybyśmy rzucali piłką tenisową w płot. W płot taki zbudowany z krzewów, to wtedy piłka przeleci przez te krzewy na drugą stronę i płot z prętów żelaznych, przez taki pręt nic by nie przeleciało, tylko jeżeli trafimy w pręt, to piłka się odbije nam do tyłu. I tutaj okazało się, że niektóre z tych cząstek odbijały się do tyłu. To pozwoliło wyliczyć rozmiary tych obiektów, które są masywne na tyle, żeby się od nich coś odbiło. I odkryto w ten sposób jądro atomowe. Okazało się, że jądro atomowe zawiera prawie całą masę atomu. Elektrony stanowią ułamek. W przypadku atomu wodoru to masa elektronu jest jedna prawie dwutysięczna masy atomu, czyli masa atomu to masa jądra. No, potem zrobiono elegancki eksperyment. To źródło cząstek alfa umieszczono w takiej osłonie. To jest, nazywamy kolimatorem, takie urządzenie, przez które nam zapewnia, że cząstka leci po tej prostej, w tym kierunku, trafia na folię złotą i tu może się odchylić. I okazało się wtedy, że część z tych cząstek odchyla się do tyłu. To odkrył Rutherford i zobaczył, jakie są rozmiary, że to jest 10 do minus 15 metra, o czym w tym pierwszym slajdzie już mówiłem. Proszę Państwa, jak sobie porównamy takie atomy z obiektami, to jeżeli mamy wieżę 100-metrową, Pałac Kultury to ma 200 metrów, to względem czegoś takiego rozmiar jądra atomowego, które jest w środku, jest wielkości tej monety, o czym już mówiłem. Te jądra są różne, są lekkie, takie jak jądro helu. Jeszcze lżejsze jest jądro wodoru, które zawiera tylko jeden proton. To jądro helu zawiera dwa protony i dwa neutrony, czyli ma cztery takie kuleczki w środku. A uran, najcięższy pierwiastek występujący w przyrodzie, ma aż 238 tych protonów i neutronów razem. On ma 92 protony, a 238 minus 92, jeżeli ktoś chce policzyć szybko, to tyle jest neutronów. I ono jest, o ile to jest rzędu 2 fentometrów, to jest rzędu 7,4 fentometra. Fentometr to jest 10 do minus 15 metra, czyli to jest nie jedna miliardowa, tylko jeszcze milion razy mniej. Jedna miliardowa to jest 10 do minus 9, a tu jeszcze do minus 15 brakuje 6 zer, więc to jest jedna miliardowa, z jednej miliardowej jedna milionowa. Tak potwornie małe są te jądra. Ale my to w tej chwili potrafimy zmierzyć, widzieć, słyszeć i tak dalej. Takie atomy, atom węgla, który jest szósty w układzie okresowym. Ci, którzy spotkali się już z chemią, słyszeli o układzie okresowym Mendelejewa, wiedzą, że pierwiastki są w takiej kolejności umieszczone. Wodór, hel jest drugi, potem lit, beryl, bor, węgiel, azot, tlen i tak dalej. Warto się nauczyć tego na pamięć, jeżeli chcecie się zajmować naukami przyrodniczymi. Atom helu ma właśnie dwa elektrony i dwa protony w jądrze, atom węgla ma 6 protonów i 6 elektronów na orbicie. Oprócz tego ma 6 neutronów, więc całkowita masa tego jądra jest 12 razy większa niż atomu wodoru. No i teraz pytanie, czy takie promieniowanie pochodzące z jądra atomowego to jest przenikliwe, czy ono przelatuje przez wszystko, czy możemy to promieniowanie łatwo zatrzymać. Ja tu mam rad, ten sam rad, który został odkryty przez Marię Curie.
On odkryty został trochę później, w 896 roku Becquerel zauważył, że pojawia się dziwne promieniowanie, a potem w kolejnych latach Maria razem z Piotrem próbowali ustalić, co to jest za promieniowanie. Okazało się, że są trzy rodzaje tego promieniowania, które nazwano alfa, beta i gamma. To są kolejne litery alfabetu greckiego, tak jak w alfabecie łacińskim mamy A, B i C. To mamy alfa, beta, gamma. I promieniowanie alfa, które tutaj sobie możemy zobaczyć, wywołuje zjawiska, co ja muszę zrobić, stop, skasować i start. Nawet możemy sobie policzyć te cząstki, jest ich 400, 500, widzimy to wszystko. Ogromne ilości tych cząstek docierają, ale zobaczcie, że jeżeli ja się oddalę o kilka centymetrów od tego detektora, to detektor nie liczy. Wobec tego te cząstki alfa prawdopodobnie w powietrzu, które znajduje się między detektorem a źródłem, są wyhamowane i stają się zwykłymi atomami helu, które przed chwilą pokazywałem. Jeżeli atom helu ma oprócz jądra, czyli cząstki alfa, również dwa elektrony, to jest neutralny i jest zwykłym atomem, miesza się z atomami tlenu i azotu, które są w powietrzu. My tym oddychamy i jest wszystko po staremu. Ten atom helu nie jest szkodliwy, jest zwykłym, neutralnym atomem. Co więcej, on nawet reaguje chemicznie o wiele mniej chętnie niż tlen czy azot. Widzimy, że z niewielkiej odległości już niektóre z tych cząstek docierają do mojego detektora i się pojawiają pojedyncze trzaski. Może zatrzymam i wystartuję. Prawdopodobnie widzicie zero i można te cząstki sobie liczyć. Tylko nieliczne docierają. Jeżeli zbliżę, to jest ich znacznie więcej. Jeżeli to położę, to znacznie więcej. No, skoro powietrze zatrzymuje, to powinna zatrzymywać taka zwykła materia. Mam tu kartkę papieru i zobaczymy, czy przez kartkę papieru te cząstki dotrą. A teraz włożę kartkę papieru pomiędzy źródło i widać, że w kartce papieru też zostały wyhamowane. Proszę Państwa, jak się robi eksperymenty, to się często coś nie udaje. Tym razem spadło mi to, ale prawdopodobnie nic się nie zepsuło, bo znowu zabieram kartkę, nie mam cząstek, kiedy włożę kartkę. Zabieram, są. Można by powiedzieć, że to prawie hokus pokus. Żadne czary. Ja co prawda zajmuję się czarami, tu Jaś może powiedzieć, że potrafię różne czary robić. Prawda, Jasiu? Jaś twierdzi, że ja oszukuję, ale to nie są żadne czary, to jest zwykła fizyka. No, nie mogę tutaj pokazać innych rodzajów promieniowania, bo przygotowałem się na te 45 minut, że pokażę tylko to, więc nie będę was straszył innymi rodzajami promieniowania, ale mam tutaj zwykły dozymetr, ponieważ ja jestem fizykiem jądrowym i pracuję w takiej pracowni obok, w laboratorium ciężkich jonów, zajmujemy się radiobiologią. W związku z tym my napromieniamy różne rodzaje komórek promieniowaniem jonizującym. Cząstkami alfa, kwantami gamma. W związku z tym muszę mieć z sobą taki dozymetr, który mierzy poziom promieniowania. Ja go w tej chwili uruchomię, mam nadzieję, że się nie zepsuł. W tej chwili takie urządzenia rzadko się psują. Włączę pomiar. Powinniśmy po chwili uzyskać wynik.
bekereli na metr kwadratowy, mikrosiwertów. I to urządzenie jest daleko od mojego źródła, więc jak widać, cząstki alfa do niego nie docierają, ale teraz, jeżeli odczytacie sobie to, ja to urządzenie podam najpierw Jasiowi, Jaś poda to Helence, a potem Helenka poda tam koledze i przeczytaj, ile tam jest. 20 jest mikrosiwertów na H, ale on pokazuje, to jest mikrosiwertów na godzinę. To jest poziom promieniowania, ale w tej chwili kolejny pomiar zrobiło to urządzenie, to jest dozymetr i już pokazuje 0,14 mikrosiwertów na godzinę. Ja może podam pani, a potem proszę podać to. Można się tym dłużej pobawić, bo jeżeli podtrzymacie to po kilkunastu sekundach, on robi nowy pomiar i wyświetla nową liczbę. Okazuje się, że my wszyscy tutaj jesteśmy narażeni na jakieś promieniowanie. I w tym nie ma nic dziwnego, bo promieniowanie jest wszędzie. Powiedzieliśmy sobie już, co jest z tym promieniowaniem alfa i pokazałem, że to promieniowanie alfa już jest zatrzymywane przez kartkę papieru, co tam symbolicznie na moim slajdzie narysowaliśmy. Ale okazuje się, że istnieje promieniowanie beta, które, jak Maria Curie stwierdziła, jest promieniowaniem, które nie składa się z tych cząstek alfa, czyli jąder helu, które mają dwa protony i dwa neutrony, tylko to są te elektrony, które krążą w atomie wokół jądra atomowego. One mają ujemny ładunek, pojedynczy, są maluśkie i w związku z tym są bardziej przenikliwe. Tu możemy przekonać się, że promieniowanie beta zatrzymywane byłoby w mojej dłoni. No ale ponieważ nie wprowadziłem tutaj wszystkich skomplikowanych urządzeń, to nie mogę tego pokazać w tej chwili. Każdy, kto chciałby się tym pobawić i pomierzyć i odkryć może coś nowego, to powinien przyjść na nasz wydział, zapisać się na pierwszy rok i już w drugim semestrze pierwszego roku na pracowni będzie mógł bawić się takimi dziwnymi rzeczami, których na pierwszy rzut oka nie ma wokół nas. I promieniowanie gamma jest potwornie przenikliwe, dlatego też, mimo że my tutaj jesteśmy w dużym budynku, zbudowanym z betonu, blaszany dach, to promieniowanie do nas dociera. To jest głównie promieniowanie gamma, które pochodzi bądź to z wnętrza Ziemi, z rozpadów promieniotwórczych uranu, uranu jest w naszej Ziemi pełno, albo z kosmosu. I te kwanty gamma tutaj do nas docierają. I z kosmosu, i z Ziemi, dlatego że ono jest niesamowicie przenikliwe, dopiero grube warstwy ołowiu, betonu są w stanie zatrzymać to promieniowanie. Żeby tak promieniowanie osłabić dwukrotnie, to potrzebujemy 5 cm ołowiu albo około pół metra betonu. To nam osłabi mniej więcej dwukrotnie. To jeszcze wszystko zależy od tego, jaka energia tego promieniowania i tak dalej. No, ale jak mówię, że promieniowanie jest wokół nas, to możemy to mierzyć. Proszę Państwa, ja mam, żeby pokazać, takie urządzenia do rejestracji promieniowania są dość proste. To jest licznik Geigera. Kiedyś pokazałem, ten licznik był pracujący. On miał tutaj jeszcze taką pokrywę z cienkiej folii hawarowej, ale student mi włożył palec i huknęło. Nastąpiła implozja i licznik jest zepsuty. Ale możecie zobaczyć, że to tak wygląda, jak tu na tym rysunku. Jest w środku taka elektroda, która jest anodą. Katoda
to jest ta zewnętrzna, czyli jeżeli podłączymy to do źródła prądu, to będzie działał. I taki licznik działa. To coś, co mam tutaj, jest bardziej wyrafinowane, to jest też licznik mierzący cząstki alfa. On rejestruje światło wywołane przez oddziaływanie takich cząstek ze specjalnym scintylatorem. Tutaj, jeżeli wytworzymy przez rejestrację promieniowania parę jonów, elektron i jądro atomowe dodatnio naładowane, to elektron będzie dążył do dodatniej, bo jest ujemnie naładowany, a jądro dodatnie będzie dążyło do katody. I w ten sposób mamy przepływ prądu w tym obwodzie i taki trzask, jak tutaj rejestruje mój licznik. Proszę Państwa, w rozpadzie beta to emitowany jest elektron, który widać. Ponieważ wyemitowaliśmy ładunek ujemny, to ładunek dodatni się powiększy o jeden. Więc jądro zmienia swoją nazwę. Już jeden pierwiastek staje się drugim pierwiastkiem. Gdybyśmy mieli taki rozpad beta węgla, to on się zamieni nam w azot. Proszę Państwa, to jest to, czego poszukiwali. Kto poszukiwał złota? Przypomnijcie mi. Alchemicy. Alchemicy próbowali wytworzyć złoto. W tej chwili wystarczy wziąć pierwiastek, który jest w liczbie, który jest w układzie okresowym tuż przed złotem. Wobec tego powinien mieć 78 liczbę atomową. Po rozpadzie beta on zamieni się nam w złoto. Tego alchemicy nie odkryli. To zostało odkryte dopiero w XX wieku. My w tej chwili przy pomocy akceleratora możemy sobie dowolną ilość złota zrobić. Tak wygląda ten rozpad beta. Jest emitowana jeszcze jedna dziwna cząstka, która jest neutrinem. Nie będziemy się nad tym zastanawiać. W rozpadzie gamma emitowane są tylko fotony promieniowania elektromagnetycznego. To jest to samo światło, które emitowane jest, jeżeli Słońce oświetla nam jakiś przedmiot, to fotony światła słonecznego odbijają się od tego przedmiotu i trafiają do naszego oka. To są takie same fotony, tylko mniejszą mają nieco energię. I w rozpadzie alfa mamy taką sytuację, że z jądra wylatuje też fragment innego jądra, to jest właściwie, jak pokazałem, jądro helu. Dwa protony i dwa neutrony. Wtedy liczba atomowa maleje o 2, liczba masowa maleje o 4 jednostki i mamy do czynienia z tworzeniem zupełnie nowego pierwiastka. Także jeżeli się nam rozpada jądro uranu, to tworzy się z tego jądro toru. Uran ma liczbę atomową 92, wobec tego tor będzie miał liczbę 90. I proszę Państwa, okazuje się, że uran jest wszędzie. Uran znajduje się w glebie i jeżeli mamy uran 238, to jest ten, którego jest 99% ponad w przyrodzie, to on się rozpada do toru drogą emisji cząstki alfa. Potem tutaj mamy bez zmiany liczby masowej, w związku z tym to jest rozpad beta, który prowadzi do innego uranu, też promieniotwórczego. Ten żyje 247 tysięcy lat, a ten to żyje 4 miliardy lat. 4 miliardy to jest tyle, ile Ziemia. Czyli jeżeli została wytworzona pewna ilość uranu, to co my mamy w tej chwili, to jest zaledwie połowa. Byłoby lepiej, gdybyśmy mieli cały uran, bo byłby tańszy. Jeżeli chcemy wykopać uran i zrobić z tego elektrownię atomową albo bombę atomową, wojskowi lubią bomby robić, to trzeba tego uranu wydobywać już mniej, bo część zamieniła się nam w inne pierwiastki, te, które tutaj występują.
Tu następują kolejne rozpady do toru, do radu 226. To jest ten rad, który tutaj pokazuje. O, osadzony. Nie będę tego pokazywał, bo to jest promieniotwórcze. Chociaż nie muszę się tego bać, bo to w naskórku moje cząstki alfa wyhamowuje i ja się nie napromieniowuję. Czyli naskórek zatrzymuje te cząstki alfa, tak jak i kartka papieru. Proszę Państwa, ten rad odkryła Maria Curie, ale potem po nim powstaje radon, który jest gazem szlachetnym. W związku z tym on się wydostaje z gleby razem z innymi gazami. Wydostaje się na powierzchnię i przez szczeliny w podłogach powinien się znajdować tutaj w tej sali. Czyli ten pierwiastek radon 222, który jest również alfa promieniotwórczy, powinien znaleźć się tutaj. I szczerze mówiąc, potem jeszcze pojawia się polon, który również jest pierwiastkiem promieniotwórczym. Też go Maria Curie odkryła. Ołów 214 i te wszystkie końcowe. Czyli mamy tutaj całą serię pierwiastków promieniotwórczych, które powstają. Te pierwiastki, uran, protaktyn, tor i rad, one będą pozostawały w glebie. Natomiast radon wydostaje się na zewnątrz, znajdzie się tutaj razem z tlenem i azotem w naszym otoczeniu w powietrzu i będzie się rozpadał. Wobec tego zrobimy pułapkę na radon, bardzo prostą. Ja tu gdzieś zgubiłem tą pułapkę. Mam, proszę Państwa, zakładany taki filtr na odkurzacz. Odkurzacz mam tutaj. Pokażę wszystkim, że to jest prawdziwy odkurzacz. Taki mały mini odkurzacz. I zobaczymy, czy tu jest coś promieniotwórczego. Położymy na tym naszym liczniku. Cisza. Ale może się licznik zepsuł. Nie. Wobec tego, znaczy, że tu nie ma żadnych pierwiastków promieniotwórczych. Skoro ten radon jest tutaj w powietrzu, to ja włączę odkurzacz, będę musiał głośno krzyczeć, ale ten odkurzacz będzie mi zasysał powietrze stąd i te pierwiastki promieniotwórcze, które są ciężkimi atomami, albo będą tworzyły już jakieś, żeby zobaczyć, że ja tu żadnego hokus pokus nie robię, prawda Jaś? To nie są czary, tak? Dobrze. Włączymy sobie ten odkurzacz. I przez 5 minut będę zasysał powietrze. Mam nadzieję, że jestem słyszany. Wobec tego mój radon, polon, który powstaje też w powietrzu, może zostać wessany i osadzony na tym filtrze. Ten filtr jest specjalny. Także w domu nie zrobicie tego eksperymentu ze zwykłym filtrem do kawy czy herbaty. I powinienem te rozpady pierwiastków promieniotwórczych zarejestrować tutaj. Zobaczymy, czy to się uda. Ja pokażę tą moją aparaturę. Uranu jest bardzo dużo w przyrodzie i z 99%, zaledwie 0,7% to jest ten uran, który nadaje się do robienia bomb atomowych. Wobec tego, jeżeli wydobywamy uran, to on nie jest groźny. On jest promieniotwórczy, ale to promieniowanie alfa, które emituje, nie jest dla nas groźne. Dopiero uran 235, który rozszczepia się, jest groźny. W Polsce mamy w tonie gleby 2 gramy uranu. Jak ktoś chciałby, to wystarczy wziąć łopatę
taczkę, tonę ziemi wykopać i w tym będzie 2 gramy uranu, ale jak znaleźć ten uran, to już nie będę tłumaczył. Skomplikowana procedura, ludzie to potrafią, ale my indywidualnie nie potrafimy tego. Również jest 7 gramów toru też, który też jest pierwiastkiem promieniotwórczym. Ja tu pokazuję ten mój przyrząd, który służy do rejestracji. Mamy tutaj bardzo cienką folię na powierzchni, taką, żeby cząstka alfa w tej folii nie została zahamowana. To jest taka folia spożywcza, w jaką wam rodzice zawijają kanapki. I teraz zobaczymy, co jest groźne. Jak popatrzymy na promieniowanie, ten mój licznik pokazywał wartość 0,2 mikrosiewerta na godzinę. Pragnę zwrócić uwagę, że w roku jest ponad 8 tysięcy godzin. To możemy sobie zaokrąglić i powiedzieć 8 tysięcy czy 10 tysięcy to jeden diabeł, prawda? Wobec tego, jeżeli mamy 0,2 mikrosiewerta na godzinę, jak pomnożymy przez 10, to dostajemy 2 milisiewerty. 2 mikrosiewerty to będzie na 10 godzin, a na 10 tysięcy godzin będą 2 milisiewerty. I zobaczymy, 3,3 milisiewerta jest na otwartym powietrzu. Tu jesteśmy troszkę chronieni, dlatego mamy ciut mniej. Poza tym z tego promieniowania 25% to promieniowanie, które dostajemy przy prześwietleniu rentgenowskim, przy radioterapii i nie każdemu, nie zawsze to się zdarza. A radon to jest prawie 50% tego promieniowania zewnętrznego. No i teraz my ten radon próbujemy osadzić, chyba jeszcze nie ma 5 minut, i zobaczyć, co to jest. Czyli to 3,35 to jest 0,25. Myśmy tu mierzyli 0,2, 0,17, 0,15, 0,21. Bardzo bliskie 0,2. Na zewnątrz powinno być 0,25. To jest oficjalna liczba i ta liczba nie zmienia się po awarii w Czarnobylu. Troszkę się podwyższyła o 50%, ale nic groźnego się nie stało. Tego promieniowania nie ma tyle samo w każdym kraju. Widać, że w Finlandii i w Szwecji jest go więcej. Dlatego, że tam mamy skały zawierające więcej uranu. Jeżeli chcielibyśmy tego radonu pozbyć się, to musimy wiedzieć, gdzie on jest. To jest pierwiastek o liczbie 86, czyli on jest w układzie okresowym Mendelejewa na 86 pozycji. I gdybyśmy zobaczyli to w powietrzu, przy gruncie, tak jak mierzymy, mamy 10 rozpadów na sekundę w metrze sześciennym, ale w pokoju wietrzonym mamy już więcej, 40, bo on się w pokoju gromadzi, czyli napływa, a nie odpływa. Jeżeli mamy pokój zamknięty, to tego wypływu będzie jeszcze mniej. Tutaj powiedziałem odpływa, bo przez szczeliny w oknach w systemie wentylacyjnym. Jeżeli mamy pokój zamknięty, mamy 8 razy więcej. W piwnicach mamy 40 razy więcej. A w jakichś pieczarach, na przykład w Ojcowie, jeżeli zwiedzacie w Ojcowie te pieczary, to jest 10 tysięcy razy więcej. No, zobaczymy teraz,
co się nam osadziło. Mam nadzieję, że byłem słyszany. I teraz pytanie, czy tu był radon, czy nie było radonu. Najpierw sprawdzimy sobie, czy licznik działa. Działa, nie zepsuł się. Teraz położę to. Nie było nic, prawda? Zmierzymy sobie. Możemy sobie pomierzyć to przez minutę i przekonać się, ile rozpadów się pojawiło w ciągu minuty na tym moim filtrze. Mamy 13, 16, cały czas te cząstki alfa rejestrujemy. No, upływa w tej chwili pół minuty, mamy 19, w związku z tym w ciągu minuty byłoby dwa razy więcej, byłoby 38. Gdybyśmy to zrobili nie w tym budynku, który jest szczelny dosyć, tylko zrobilibyśmy to w jakiejś piwnicy nieszczelnej, to mielibyśmy tego przynajmniej 10-krotnie więcej. Więc proszę Państwa, jeżeli boicie się promieniowania, to w żadnym wypadku nie wchodzimy do piwnicy, bo tam może być szczur, może być cząstka alfa, może być straszydło, co jeszcze w piwnicy, duchy, białe damy, zakuci, rycerze i tak dalej. To wszystko może nas wystraszyć. A tutaj mamy źródło promieniowania, zatrzymało się, bo po minucie się zatrzymuje. Możemy znowu zobaczyć, czy to działa i widzimy, że cały czas to promieniowanie się mierzy. Gdybym to mierzył dłużej, przez godzinę, to ilość zliczeń by spadła. Po dwóch godzinach miałbym połowę mniej. Czyli nie te 30 kilka, tylko 15. To by się stało po dwóch godzinach. O radonie można sobie poczytać. Jest takie czasopismo Wiedza i Życie, którego tutaj kilka numerów wybrałem, żeby pokazać, że to promieniowanie pojawia się. Są strony internetowe, na których można znaleźć. I chcę powiedzieć, że gorąco zachęcam do studiowania fizyki medycznej. Z kolegami ten kierunek studiów otworzyliśmy na naszym wydziale. A to są nasze absolwentki, które pracują w Centrum Onkologii na Ursynowie i właśnie testują nowy akcelerator do leczenia raka. Dziękuję. Mamy oprócz tego taką gamma kamerę, to nasi studenci tutaj montują tą gamma kamerę. Mamy akcelerator do produkcji izotopów. To są urządzenia, z których moglibyście korzystać. Gdybyśmy, widać, że to są prawdziwe, proszę Państwa, cząstki alfa, które sobie wyłapaliśmy. Czyli mimo, że ich nie widzimy, nie możemy dotknąć, to możemy złapać, uwięzić na takim filtrze i potem mierzyć. Dziękuję.